Cześć, witam wszystkich. Bardzo serdecznie, jestem Ignacy. Moi drodzy, przed nami finałowa misja. Myślę, że tak. Zastanawiałem się jeszcze nad tym, mam wszystkie czary. W sensie nie wiem, jakich piątopoziomowych czarów nie posiadam, które byłyby mi potrzebne. Mam lot, mam Dimension Door, mam implozję. Księga Magii Ziemi, to samo, nie mam potrzeby. To jest najlepszy artefakt. Nadeszła godzina prawdy, przed nami ostatnia bitwa. Nasza obecność powoli przywraca nadzieję tej ziemi, ale musimy jeszcze zniszczyć fortecę, w której stroni się król Gryffenhardt. Znaczy czas, by umarli wrócić do grobów. Go! Pozostałości armii dowodzonej przez mojego ojca schroniły się w Nekropolis. Nie możemy jednak nie docenić jego legionów. Czeka nas trudna bitwa, ale poprowadzę nasze wojska do boju osobiście. Musisz podporządkować się bezwzględnie jednemu rozkazowi. Lord Hart nie może zostać zabity. To on jest zdrajcą. Informacje dostarczone przez nekromatów zostały potwierdzone. Lord Hart należał do tajnego stowarzyszenia dowodzonego przez króla Wilmara. Posiadając pełny dostęp do zamku, nie miał żadnych trudności z otruciem mego ojca. Na rozkaz Wilmara miał się zemścić za to, iż nekromaci wygnani zostali z Erafi. Względem tego zdrajcy mam specjalne plany. Nekromaci. Proste. Celem ataku jest miasto, w którym znajduje się grobowiec króla Gryffenhardta oraz miasto... Oraz miasto, w którym znajduje się król w chwili obecnej. Oba miasta muszą zostać zdobyte, ale nigdy nie pozbawimy... Albo nigdy nie pozbawimy Gryffenhardta władzy. Dobra, git, majonez. Lord Hart jest. Dobra, wszystko wiemy. Ponoć tę misję idzie rozbić w... dosyć szybki sposób. Katarzyna ma hełm boskich mocy. To jest Lord Hart, to jest Adela. Czy mam jakieś armie tu podstawowe? Zastanawiam się, czy jestem w stanie to zrobić w jednej turze. Tak bez żartów, naprawdę mówię. 137 many, to są zajebiste artefakty. Bardzo się zastanawiam, czy jestem w stanie zrobić to w jednej turze. Nie jestem w stanie, bo nie mam mistrza powietrza, więc jestem w stanie zrobić tylko jeden skok dziennie. Ty masz zaawansowane, ty masz tyle. Ale i tak możemy ich zraszować. To nie ulega wątpliwości, że możemy ich zraszować i tak. Więc... Dobra, zastanówmy się, gdzie jesteśmy. Lord Hart, zrzuć tu wojsko. I wyjdź. Katarzyna, zrzuć tu wojsko. I wyjdź. Nimbus. Nimbus, będziesz skoczkiem? Nie, ty nie będziesz skoczkiem. Gunnar? A Gunnar? Za mało many, kurde. Chociaż Gunnar z hełmem byłby niegłupim skoczkiem. Dobra, kto tu jest dalej? Iona. O kurwa, ty przeszłaś nawet tę mapę. Wow. Dobra, ty zostaniesz tu. Nie, poczekaj. Zostawisz całe wojsko tu. Weźmiesz hajs, bo on może mi być potrzebny. Ajne. Piątopoziomowa implozja. Wow. Jakby nam brakło czarów tak przypadkiem, nie? Hajsu bym potrzebował. Będę chciał zrekrutować trochę armii. Orin. Orin portniesz się do Cornerstone. Tak. Dobra. Masz za mało ruchu. Adela. I Orin. Dobra. Tak. Tak. Masz many, więc spokojnie zrobisz to. Zapiszmy grę. Tak go będę raszował. Szkoda. Za mało.
Teraz mógłbym to zrobić. Dobra. Gunnar. A, i nie przekazałem artefaktów. Dobra, to głupota z mojej strony. Adela, portnij się do Cornerstone. Okej. Okay. Katarzyna, się odsuń. Jeżeli coś nie jest ulepszone, to ulepsz. I stań tu. Dalej Gunnar. Serenity. Zróbmy tak, że polecisz najpierw Cloudspire. Super. Pozbędziesz się tego, pozbędziesz się tego, pozbędziesz się tego zaraz. Tylko ulepszysz to. Weźmiesz was. I weźmiesz was. Portnij się do Serenity. Mamy sprzedawajkę, mamy. Elfy bym chciał. Mówiłem, że mam mało hajsu. Mówiłem. Potrzebowałbym Pegazy jeszcze. Zanim zadacie pytanie dlaczego, Pegazy są szybkie. Ile jestem w stanie wziąć? 2. Dobra, to już coś. Teraz portnij się Nimbus do Cornerstone. Weź tak. Weź wszystkie artefakty. Zaczyna jakoś wyglądać, nie? Gunnar. Następnie. Pytanie, czy lepiej wyjdę na locie, czy na Dimension Door? Jeszcze Dimension Door potrzebuję. Mam mało many. Stać mi będzie jutro na lot, żeby zająć mu ten zamek Stone Castle. Robimy tak. A, tu mogę zregenerować many i jest mi w sprawiedliwości. I to było zajebiste, jakby się udało ten zrobić. I teraz pokaż Gunnara. Cyk. Dawaj tu. Zajebiście. Gunnar są tu. Teraz lot. Dobra, sobie morale. Pozbyłbym się was. Może na razie ciebie. Przecież ty mi zmniejszasz koszt czarów. Dobra, zastanowimy się zaraz. Masz zajebiste staty. Zregeneruj manę, to na 1000000%. Zregeneruj manę tylko ze smokiem i zdecydujemy, co zrobimy dalej. Tu jest taksi z wojskiem. Ale jesteśmy w stanie dojechać chyba. Ile zadaje na przykład z takiego... 240 już bije na strzała, więc to jest ładnie. I ona nie jest na tym. Dobra, okej. Okay. Dajmy turę. Dobra, jeszcze raz. Znaczy ta armia byłaby korzystniejsza dla mnie, posiadanie jej. Chociaż nie. Zniszczenie umarłych też będzie bolało mnie, więc... Weź taki śmietnik.
Ciekaw jestem, czy z tym śmietnikiem by mi się udało już. Lot sam? Sam lot by wystarczył. To musimy na pewno samemu zawalczyć, to w ogóle nie ma o czym mówić. Same strzałki będą bardzo boleć. Kozak. Blisko było. 600 obrażeń. Kurwa! Jeszcze jedne strzałki. Mamy. O, kliknąłem. O, cholera. Poczekajcie, jedną rzecz zrobiłem źle. Zagramy to jeszcze raz. Poczekajcie, wczytaj grę. Zagramy. Czekajcie, bo chcę ten filmik obejrzeć, nie? Jeszcze raz. Tutaj Gunnar miał teraz zrobić ten atak. Dobra, go. Jeszcze raz to samo. Zrobimy to szybko jeszcze raz, te same ruchy zrobimy. To sam robimy. Morale. Więcej obrażeń nie będzie. To samo robimy. Znowu będą morale. Chcę filmik obejrzeć, przypadkiem nie zobaczyłem go. I zniszczy magiczna strzałka, dobra? Pokaż jeszcze raz ten filmik. Jest Katarzyna z Rolandem i z jakimiś żołnierzami. Chociaż nie wiem, czy to Roland. Ale slow-mo. No, zniszczenie umarłych. No tak, bo... Ona jest... dobra, nie będzie czerwony. Bo ona jest Iron Fist, nie? Tu sobie czytajmy. I zostaje nam Siewca Rozpaczy. To zagramy sobie już jutro. Bo to jest kolejna kampania, która jest przed nami. Ostatnia, bardzo prosta swoją drogą kampania, ale tym się zajmiemy jutro, więc co? Zbliżamy się ku końcowi. Ja bym migrację byliście wy, a to były Heroesy 3. Widzimy się w następnych materiałach. Cześć.